Siemanko moi drodzy, witam Was serdecznie w nowym odcinku na kanale. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak w prosty i bezinwazyjny sposób otworzyć kartridż do konsoli Neo Geo AS. Nie jest to aż takie łatwe jak się wydaje, a nawet w sumie trudne, ponieważ wielu ludzi ma z tym problem. Głównie na zagranicznych forach, zagranicznych kolekcjonerów. Bo jak wiadomo, u nas nie za wielu jest kolekcjonerów tej konsoli, niemniej jednak może komuś się to przyda. Czy to właśnie w Polsce, czy to za granicą. Moi drodzy, to jest o tyle trudne, ponieważ jak widzicie w porównaniu do kartridży z konsoli Neo Geo MVS, tutaj nie ma żadnych śrubek. Także jak widzicie, nie ma kompletnie żadnych śrubek, nie ma kompletnie nic, także jest to skonstruowany kartridż na zaczepach. Wiadomo, kartridże do Nintendo SNES-a są na śrubkach, do NES-a w śrubkach, do Neo Geo Pocket były też śrubki. Neo Geo MVS też są śrubki, natomiast jak widzicie, do Neo Geo AS nie ma nic, kompletnie są zaczepy. Zaczepy, moi drodzy, są tutaj wmontowane. Jeden jest w tym miejscu, drugi jest w tym miejscu, trzeci jest tutaj, czwarty tutaj, piąty mamy tu gdzieś, szósty gdzieś tu. Gdzieś tutaj są też zaczepy umocowane. Tutaj w sumie niby też są dwa, ale one są tak bardziej na otwarcie już później, więc ich się tutaj, moi drodzy, nie odczepia. I teraz tak, najprostszym, bezinwazyjnym sposobem jest użycie, moi drodzy, zwykłego plastikowego czegoś w pokroju karty, jakiejś tam, nie wiem, karty zniżkowej czy karty kredytowej, jak macie jakąś uszkodzoną, już niepotrzebną, zniszczoną, ponieważ w większości przypadków bardzo trudno jest za pomocą takiej karty uszkodzić w jakikolwiek sposób plastikową obudowę. Natomiast wiadomo, tutaj te obudowy są dość cenne, ponieważ no jak wiadomo, gry do Neo Geo AS są w większości bardzo drogie. Z tego też powodu wielu ludzi boi się w ogóle je otwierać, ponieważ no boją się, że połamią ten kartridż i będzie on już mniej warty, bądź w ogóle się zniszczy. Wiadomo też, że tutaj jak widać, etykieta jest pomiędzy dwoma tymi tutaj muszlami tego kartridża. Więc trzeba też podczas otwierania uważać, żeby tutaj nie rozerwać, no ponieważ sama potem etykieta, jak wiadomo, ma dość sporą też wartość w tych grach. Więc moi drodzy, na początku warto zawsze gdzieś wyczaić jakiś motyw, który pozwoli Wam na zahaczenie, takie jakby podhaczenie. Czyli podhaczamy, nie boimy się, próbujemy to w jakiś sposób podhaczyć. Czyli już wyhaczamy sobie pierwszy, moi drodzy. No jest taki też łatwe, więc wiadomo, tu może być troszeczkę więcej prób. I już mamy, moi drodzy, pierwszy zawias. I tutaj od razu, moi drodzy, zabieramy się za zawias drugi. Jak widzicie, to jest kwestia umiejętności. Trzeba wychwycić ten zawiasek i go tak jakby lekko podważyć. Tu mamy ten zawias, jak widzicie, tu go pokażę. Tutaj jest ten zawias. Tutaj mieliśmy ten zawias, moi drodzy, jak widzicie, ten tu pierwszy. Tutaj jest ten zawias drugi. Teraz w tym momencie pytanie brzmi, czy iść tutaj dalej, czy może zająć się tym. Zajmiemy się tym, bo jak widzicie, tutaj już jest na takim wyłamaniu. Tutaj natomiast, jak widzicie, wszystko jest bezpieczne. Nieruszone zostały te górne zawiasy, dzięki czemu etykieta, naklejka jest bezpieczna. Często się zdarza, jak otwieracie nowy kartridż, moi drodzy, że tutaj jest on jeszcze pozaklejany takim klejem na gorąco. Wtedy to już tak łatwo nie odchodzi, tylko trzeba dosłownie mocniej pociągnąć. To jest ryzyko, jest to ryzyko jakieś, że coś się, moi drodzy, połamie. Natomiast często były tu właśnie, moi drodzy, podklejane te tutaj miejsca na te łączenia. One tutaj są, wypełniają te kółeczka pomiędzy PCB-kami. One są często są podklejane właśnie klejem na gorąco. Teraz zajmujemy się, moi drodzy, tą stroną. Patrzymy sobie, jak to było. Mamy to tutaj. Wiadomo, że też nie jest to takie łatwe. Widzicie? Już poszło samo, prawda? I w tym momencie od razu patrzymy, moi drodzy, patrzymy. Tu jest zawias jeden. Jak sobie widzicie, akurat tutaj on już był wcześniej wyłamany. Ktoś go tu wyłamał. Niemniej jednak, no wiadomo, czasami takie rzeczy się zdarzają, musterki, niemniej jednak ważne, żeby to robić delikatnie. Tu widzę, że już ktoś się chyba zabrał za to kiedyś, więc się tak zdarza. Można sobie to jakoś małą inwazyjkę zrobić, niemniej jednak nie jest to jakaś straszna rzecz.
jak widać, ponieważ ten jeden zawias no, daje nam ten pewien rodzaj podczas otwarcia takiego bezpieczeństwa, że możliwe, że jest też za co chwycić, prawda? Więc możliwe, że ktoś tam po prostu już się tylko lekko dobrał, niefrasobliwie. Tu mamy kolejny zawias, jak widzicie, jest w pełni, w całości. No i w tym momencie robimy to w ten sposób. Ciach. Ciach. I robimy sobie, moi drodzy, ciach. Wiadomo, że Kalicz ma już swoje lata, więc zapewne już się do niego ludzie dobierali. Więc pewnie już tutaj zawiasy są w różnym stanie. No ale wiadomo, że tak to mniej więcej tu wygląda. I w ten sposób sobie tu, moi drodzy, otwieramy tego karta. I jak widzicie, wnętrze gry na konsolę Neo Geo AS, Neo Geo AS jest tutaj takie, a nie inne. Możemy sobie tutaj to lekko tak położyć, żeby nie uszkodzić tej oto etykiety. Tak jak teraz. I tutaj pokażę Wam, moi drodzy, wnętrze. Tak sobie to wyjmujemy. Gry na konsolę Neo Geo AS, Neo Geo AS składają się z dwóch PCBków, podobnie jak gry na Neo Geo MVS. Więc tu jest PCBek od tej strony, moi drodzy. Tutaj mamy go. Tak sobie to wygląda. To jest pierwsze. Pierwsza płytka PCB. I tutaj, moi drodzy, mamy płytkę PCB. Tutaj jest takie ochronne coś sobie na front tutaj, żeby PCBki się utrzymały tutaj pomiędzy tym, tutaj jak się wkłada kartridż do konsoli. No i tutaj mamy, jak wiadomo, widać drugiego PCBka. Tutaj, jak widzieliście wcześniej, pod kątem tych tu zawiasów, no to jak widać, tutaj sobie to podniesiemy może na chwileczkę, to tu, jak Wam mówiłem, jest ten element kleju na gorąco. O, teraz będzie dobrze widać. Tu widzieliście, było to podklejenie i tutaj także, jak widzieliście, było podklejenie. Co do tutaj zawiasów, no tutaj jak widać, jeden zawias jest, tutaj jeden zawias został wcześniej przez kogoś już wyłamany. Wiadomo, bo te gry często były otwierane dość niefortunnie, więc czasami ludzie robili to metalowymi trzpieniami, no i wyłamywali. Czasami też da się plastikiem wyłamać, jest to możliwe, niemniej jednak powiem Wam, jest to najmniejszy rodzaj inwazji, jaki może wyniknąć. Brakuje tutaj jednego zaczepu, brakuje drugiego zaczepu, no i tutaj, jak widzicie, brakuje też zaczepu tutaj trzeciego. Ale nie są to jakieś wielkie, moi drodzy, jak widzicie, uszkodzenia, bo wiadomo, najważniejsza w tych tematach jest etykieta. No i samo to, żeby kartridż się w 100% pełni trzymał, więc jak najbardziej wszystko zostaje tutaj zachowane w bardzo fajnym stanie. Nic nie jest połamane, pękane, tylko tam wiadomo, te niektóre zaczepy, ale to jest czasami niestety nieuniknione. Ok, moi drodzy, w tym momencie pokażę, jak z powrotem to złożyć. To sobie złożymy w tym momencie kartridża. Chyba w ten sposób. To sobie od razu wkładamy. Wiadomo, włożenie też nie jest jakoś wyjątkowo trudne. Trzeba dobrze tylko trafić. Trudno jest, moi drodzy, też włożyć źle PCBki. Chodzi tylko i wyłącznie o stronę, żeby odpowiednie, ponieważ tutaj mamy dwa wyżłobienia i tutaj też są na PCBku dwa takie mniejsze, a z tej strony mamy dwa na szerszym, tutaj szerszych krańcach wyżłobienia i jak widać, ten PCBek drugi ma tutaj w tym miejscu na szerszych wyżłobienia, więc ciężko jest się pomylić. Raz, ciach. Wchodzisz. I jak widzicie, wszystko fajnie sobie tutaj leży. W tym momencie zamykamy karta. Patrzymy, czy jest tak, jak być powinno, czy tutaj weszło. Dociskamy. Wszystko ładnie, fajnie siadło. I jak widzimy, cały kartridż został ponownie złożony. Nie ma już żadnych tutaj zniszczeń. Poza tymi, widzicie, etykieta jak najbardziej nie została w żaden sposób uszkodzona. Nie została zerwana, rozerwana i w żadnym stopniu nie ma większych na niej uszkodzeń. To jest ślad kleju, więc to wiadomo, nic szczególnego.
Te karty naprawdę sporo potrafiły przejść za swoich czasów. Nie były aż tak bardzo, wiadomo, dbane, trzymane w dobrych warunkach, więc jak widać, jest wszystko w porządku. Okej, moi drodzy, myślę, że jest to bardzo fajny filmik, który wielu może pomóc w jakiś sposób dotrzeć mniej więcej, jak to otworzyć. Wiadomo, że kwestia uszkodzenia, jak mówiłem wcześniej, jednego z tych zaczepów jest z tych najbardziej realna, bo wiadomo, że czasem za mocno ktoś to włoży, za mocno pociągnie, a te zaczepy też są, nie są jakieś rewelacyjnej jakości, więc wiadomo, jeden tam się może wyłamać, ale to jest jedyne, co może się w tym momencie, moi drodzy, wam stać podczas otwierania karta w ten sposób, który wam w tym momencie pokazałem. No i wiadomo, jak otwieracie potem tutaj tą całą tą, uważać, żeby tego nie rozerwać, bo jak się rozerwie, moi drodzy, tutaj etykietę, no to tu potem może być wartość kartridża dość mniejsza. No wiadomo, może troszeczkę się zmniejszyć. Okej, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się wam przyda i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!